No i tym razem spotykamy się w takich okolicznościach przyrody. Lato się skończyło i niestety coraz częstsze opady powodują, że znowu mi się nalewa woda do auta. Już to kiedyś miałem zamiar robić, o, że tak powiem, ale nie zrobiłem. Tutaj jest mokro. Tu jest mokro i jak wsiadacie do auta, być może ktoś ma dywaniki takie, że nie widać, że jest mokro. Czuć taką zepsutą wodę, takiego zdechłego psa, to możecie być pewni, że gdzieś ta woda się dostaje, bo ten smród to jest właśnie od tego. Jak jest lato, nawet opady są duże, to jednak no, ta woda wysycha, a przyjdzie jesień, ta woda się nalewa, nie wiadomo skąd się bierze. Nie wysycha, w zimie zamarznie, grzejecie, rozmarza, szyby parują. To jest kiepska sprawa i wiem też, że takie przecieki są ciężkie do zlokalizowania, bo to się leje gdzieś tam spod spodu, tam jest pełno różnych kabli, osłon, nie wiadomo czego. Ta woda może się lać z dachu, z podszybia, nie wiem, no skądkolwiek. Także myślę, że teraz no, będę lał wodę na niego i patrzył pod spodem. No i co mogę powiedzieć? Oczywiście nie znalazłem wycieku. Tam patrząc do góry, wszystko jest suchutkie, wszystko jest luks, eleganckie, nie widać żadnego zaciekania wody. No oczywiście nie trudno było się domyślić, że jak tutaj długo już woda stała, pewnie od lat, że tutaj będzie zgnilizna jakaś. No i jest też. Natomiast ja bym się tym nie przejmował. Najważniejsze to jest teraz znaleźć wyciek, bo jeżeli go uszczelnimy na 100% dobrze, to ta rdza tu być może nawet do końca życia auta będzie sobie mogła tak spokojnie być, bo przecież nie będzie bardziej postępować, nie? Dlatego najważniejsze to jest znaleźć ten wyciek. I ja teraz będę lał wodę z góry i będę patrzył, z której strony ta woda się tutaj pojawi. Oczywiście to muszę sobie najpierw wszystko wytrzeć. I będę patrzył, skąd ta woda popłynie. Czy bardziej stamtąd, czy bardziej stąd. I wtedy zlokalizuję już mniej więcej okolice, gdzie ona wpływa. Także wycieram to jeszcze i będę lał wodę. No i cóż mogę powiedzieć, tutaj widzę już, że o, już jest woda, tu się nalała woda, czyli to nie dach, tylko gdzieś z podszybia leci i teraz muszę to właśnie zlokalizować, tu gdzieś wyżej leci ta woda, to jest wszystko zaklejone fajnie, albo na przejściu między drążkiem kierowniczym. Dlatego zacząłem lać z dołu najpierw na szybę, na podszybie, żeby wykluczyć, że to gdzieś wyżej. To jest właśnie tutaj niżej. Ale leci, patrzcie, chwilę polałem i już jest o kałuża. To jest gdzieś tutaj. Czyli już zawężone zostały poszukiwania do właśnie tego miejsca. To patrzymy dalej. Patrzymy teraz, gdzie to może być. Tu podniosę, jak się da. O! Leci stróżka. Widać tu stróżka leci, woda się leje. Dobra, kończymy to lanie. Chciałbym jeszcze zobaczyć właśnie skąd to jeszcze z góry leci. Tu gdzieś widzę, że chyba. O, tam widzę, tamtąd leci ta woda. Tam, o tam widać. Spod tej dużej podkładki blaszanej. Czyli znalazłem już wyciek. Już teraz mogę to ogarnąć. Czy to jest wężyk doprowadzający płyn do pompy sprzęgła, albo to jest rurka, ona tu widać, że jest tak jakby wcale nie uszczelniona. Tutaj jest taka guma, dobrze ją opasa, ten wąż, a tam widać, że tak jakby wcale nie było uszczelnione, nie? No najważniejsze, że już wiem co cieknie, a jak to usuniemy przeciek, to zaraz się okaże. No i słuchajcie, życie mnie niestety zmusiło do zrobienia pewnej prowizorki, bo nie mam czasu się w tym momencie zająć na poważnie. Miałem akurat taśmę dekarską i wykonałem taki okapnik, że ta woda nie będzie płynąć na tą rurkę, tylko będzie ją omijać i spływać do tego odpływu. Także zaraz biorę jeszcze wodę, poleję, jeżeli się okaże sucho. Na razie to zostawiam, więc lejemy wodę. Leje się woda. Jak to tutaj teraz wygląda?
Jest sucho. Znaczy nie jest sucho, bo było mokro, a tego nie suszyłem, ale woda na pewno tędy już nie leci. Tutaj jest na pewno problem rozwiązany, przynajmniej na razie. Tak, tutaj już był, przedtem to już był wodospad, a teraz jest normalnie, jest po prostu, nic nie leci, dobra. Także składam to. Sami widzicie, że znalazłem nietypową przyczynę przecieku. Także dzięki za uwagę. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tu, o, pozdrawiam wszystkich widzów i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!